Muszę powiedzieć, że pierwszą moją funkcją tam na zlocie to było kopanie dołów pod Izbę Tradycji Wspólnoty, którą prowadził Tadziu Sawicki, harcmistrz Tadeusz Sawicki. I no, mu tam pomagałem w zrobieniu tej wystawy, później no, w proponowaniu innym obejrzeniu tej wystawy i w ogóle związane z historią wspólnoty. To było pierwsze moje zajęcie. A później druhna Basia wzięła mnie do sztabu i tak w tym sztabie pracowałem praktycznie do 2011 roku, czynnie bardzo. Bardzo mądra kobieta. Ja zresztą mam jej kronikę. Nie wszyscy tą kronikę, no widziało ją chyba tylko kilka osób. Jej kronikę prywatną taką, właściwie to harcersko-prywatną. Zeskanowałem ją, bo mi zezwoliła na zeskanowanie i mam od najmłodszych jej lat tą kronikę, jak ona tam była w harcerstwie i co ona tam robiła i tak dalej. Więc nie oszczędzała się w harcerstwie na maksa aż do ostatnich w zasadzie dni. Miała taką metodę, nie wiem czy tylko do mnie, ale może i do innych. Dzwoniła zawsze do mnie gdzieś tak za 20:22. A dlaczego? Dlatego, że ja pracowałem najczęściej do 22, bo miałem dyżury i również w internacie, w ośrodku. I ona zawsze najpierw rozmawiała z Leną, bo to kiedyś były tylko te telefony stacjonarne. Rozmawiała z żoną, z Leną i później ja przychodziłem, no to żona oddawała słuchawkę, no nie mogłem nie rozmawiać. I wtedy to 12 w nocy, 1 w nocy. I później jeszcze nieraz pytałem Rafała Sochy, ona mówi, to jeszcze i do mnie czasami jeszcze sobie dzwoniła, że tu my ustaliliśmy co nieco, a jeszcze w nocy do Rafała też dzwoniła, co on o tym sądzi i tak dalej. Wnosiłem na początku siebie, ale również po jakimś roku czy dwóch, właściwie w 2002 roku przystąpiłem właśnie pierwszy na drugi, o tak. Z moją drużyną harcerską Nieprzetargowego Szlaku weszliśmy do współzawodnictwa i pojechaliśmy po raz pierwszy w 2002 roku na zlot grunwaldzki. Muszę wam powiedzieć, że to była pierwsza drużyna w dziejach wspólnoty, która przyjechała na zlot i tam no, realizowała swoje zadania. Nie była to jedyna, która była zgłoszona do współzawodnictwa, bo tam jeszcze była drużyna ze Świecia, druhny Asi i jeszcze z Nysy. Nieważne skąd przychodzisz, ale co chcesz z nami wspólnie zrobić i ci ludzie zawsze wykazywali swoją chęć do pracy. Dlatego ta wspólnota tak się rozrastała w latach 2000, dlatego tak się również umacniała wewnątrz siebie, że my jak widzieliśmy się, w jednym roku poznaliśmy, a w drugim roku się widzieliśmy, że przyjechał znowu jakaś grupa czy ta dana osoba, bardzo byliśmy ze sobą zżyci i jak to się mówi, witaliśmy się na niedźwiedzie, jak to druh Padrak zawsze mówił przy powitaniach. No, żeby integrować się, żeby się spotykać, a robota to zawsze się znajdzie, a później się wykona tą robotę. Więc życzę przede wszystkim wytrzymania, przetrwania, aby nam się zawsze fajnie wspominało to i żebyśmy się dalej mogli spotykać. O.